Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć, Marta Maślona i Mateusz Kaleta. Zaczynamy kolejny odcinek Westerplatte młodych. Człowiek w swoim życiu zmaga się z różnymi przeciwnikami i przeciwnościami. Potrzebuje siły i wytrwałości, aby dotrzeć do wyznaczonego wcześniej celu. Takiej determinacji i poświęcenia z całą pewnością uczy sport. Święty Jan Paweł II mówił: taka jest logika sportu, taka jest też logika życia. Bez wyrzeczeń nie można uzyskać liczących się wyników ani prawdziwej satysfakcji. Sam bardzo chętnie uprawiał sport i go lubił. Jeździł na nartach, pływał, organizował spływy kajakowe, a o sporcie mówił, że jest on radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony. Temat dzisiejszego odcinka: chrześcijanin, sprawny zawodnik Chrystusa. Pamiętajcie o tym, że nasz program jest interaktywny. Możecie do nas pisać SMS-y z waszymi komentarzami na numer, który wyświetla się u dołu ekranu. A my teraz zapytamy Michalinę, jakie jest dzisiejsze pytanie? Witajcie. Pytanie, jakie możecie dzisiaj komentować. Jak piłkarz może manifestować swoją wiarę? Zapraszam. Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku i tam zobaczycie zdjęcie z piłkarzem, o którym będzie mówiła później Eliza. Zapraszam do komentowania. Pytanie na Facebooku, a my teraz zapraszamy wszystkich, abyśmy wspólnie zobaczyli felieton, który przygotował dla nas Witek Ludwik, Michał Matuszak, a zmontował go Szymon Ambrosiak. Felieton pod tytułem Zły ministrant. O potędze każdej armii świadczą żołnierze, a o sile parafii jej ministranci. Jak szeregowiec skryty w okopie, tak za gongiem w prezbiterium kryje się czupryna ministranta. Jest wizytówką parafii. No, w każdym razie powinien nią być. Dobry ministrant to taki, który uderza w gong z dokładnością atomowej sekundy. Liturgiczne ukłony wykonuje z delikatnością prima balleriny, a gesty pewniej niż Tommy Lee Jones w Ściganym. Wszyscy wiemy, że idealny ministrant ma twarz skupioną jak cherubiny na freskach Rafaela. I że parafianki zacałowałyby go za słodkie oczęta i grzywkę zaczesaną na bok. A kiedy przyjeżdża z wizytacją biskup, rzuca łaciną jak święty Tomasz z Akwinu. Cingulum, vasculum, to, a tamto, no i oczywiście cyborium, lawatorium, etc., etc. Wyzwania ministranta pojmą tylko kamraci z Bractwa Białej Komży. Ale nikt nie wie i nawet się nie zastanawia, jaki to zły ministrant. Ha! I ile nieszczęść może spowodować zła służba liturgiczna. Niedelikatnie zdmuchnięte świece mogą ochlapać bieliznę ołtarzową lub posadzkę, przewrócić świecznik, a nawet wywołać pożar. Pół biedy, jak ministrant spłonie ze wstydu. Gorzej, jak kościół jest na liście UNESCO. Zły ministrant, kiedy czyta czytanie, zjada połowę wyrazów i łamie post eucharystyczny. Zły ministrant, dzwoniąc w dzwonki, myli techniki nauczane na zbiórkach. Zły ministrant kurzy papierochy za dzwonnicą, a złapany mówi, że to był dym kadzidła. Zły ministrant śpi na kazaniu. Arkana zasypiania z otwartymi oczami znają dopiero lektorzy. Zły ministrant przy komunii wrzyna patenę w krtań. Dobry ministrant jest chlubą każdego kółka różańcowego i rady parafialnej. Fundamentem każdej parafii są oczywiście dobra wylewka i beton w kruchcie, ale i ministranci. Mają jeszcze swój starszy odpowiednik w lektorach, ale to już zupełnie inna historia. Ale ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy za felieton. Nadszedł teraz czas na przywitanie naszych gości, a rozmowę z nimi poprowadzi Eliza Pietrzykowska. Bardzo wam dziękuję. Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, a także wśród nich tych wszystkich, którzy są miłośnikami piłki nożnej, ponieważ to tego tematu będzie dotyczył dzisiejszy odcinek, a naszymi gośćmi są ministranci, jak słyszeliście w felietonie, którzy są z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach, ale również, jak później opowiedzą, dwukrotnymi mistrzami ogólnopolskiego turnieju ministrantów w piłce nożnej halowej. I pozwólcie, że na początek przedstawię tą zwycięską drużynę. Dawid Machalewski, Piotr Kręcki, Mateusz Borowski, Tomasz Szmagliński i Wojtek Sopyła oraz ich trener, który już od ilu lat? Od 6 lat. Od 6 lat prowadzi tę drużynę. Pan Andrzej Borowski. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, dlaczego akurat to pan, a nie ktoś inny prowadzi tych chłopaków? Tak jak powiedziałaś, wszystko zaczęło się 6 lat temu.
Ksiądz Marcin Schulz, opiekun ministrantów w naszej parafii, zapytał mnie po jednej z niedzielnych przy świętych, czy pomogę mu przygotować drużynę, która będzie reprezentowała naszą parafię w eliminacjach do Mistrzostw Polski. Jako były piłkarz z ponad 20-letnim doświadczeniem zgodziłem się praktycznie od razu i wspólnie zaczęliśmy wtedy jeszcze małych chłopców, w tej chwili już to prawie dorośli mężczyźni, tak no, przygotować tak. I prowadzić i przez te 6 lat tak jesteśmy razem, także praktycznie tych chłopców znam od dziecka do dorosłego. Także pan jest jednym z czynników, być może największym, później się dowiemy, który przyczynił się do tego, że macie dwukrotne zwycięstwo i to w tak prestiżowym turnieju. No to znaczy ja powiem tak, ja kieruję tą drużyną, natomiast na boisku występują piłkarze i to oni zdobyli to Mistrzostwo Polski. Ja tak jak powiedziałem, ja tylko staram się im pomóc moim bogatym doświadczeniem, przekazywać, co mają na boisku robić i mają do mnie o tyle zaufanie, że realizują to wszystko na boisku. No i efekty tego są wymierne. No i teraz porozmawiamy troszkę o tym boisku. Tutaj po mojej prawej stronie siedzi trzech piłkarzy, którzy grają gdzie? W Chojniczance, Chojnice. Chojniczanka, Chojnice. I wy gracie od kiedy? Ja od 6 roku życia. Ja również. To jest ten kolejny element, który się składa na to, że macie sukces. No jest to jednym z ważniejszych czynników, że jednak oprócz tego, że chodzimy gdzieś na Orlik sobie z kolegami zagrać, to również jako drużyna trenujemy. Ale gra w klubie bardzo pomaga na pewno. No to na pewno. Wiadomo, że trzeba też trochę od siebie dołożyć, bo trenujemy jako ministranci tylko raz w tygodniu. No i żeby przygotować się na Mistrzostwa Polskie, no byłoby to trochę mało. Na pewno. A jak to się stało, że w ogóle poszliście do klubu? Do klubu, no... Rodzinnie, tak. Mój brat, drugi brat. Na początku pewnie rodzice też zaszczepili tą piłkę nożną gdzieś. Mhm. Oglądaliśmy też mecze i na pewno no, chcieliśmy spróbować. A był ktoś szczególny, kto was zainspirował do tego? Może jakiś piłkarz znany? U mnie to tata właśnie grał w piłkę i no, zaprowadził mnie na ten pierwszy trening i spodobało mi się. Mhm. A u was? Wy gracie w klubie? To znaczy nie. Ja z Wojtkiem należymy do klasy sportowej w szkole imienia księdza Jana Twardowskiego. No i pomimo, że nie należymy do żadnego klubu, to mamy to 10 godzin WF-u w tygodniu, no i da się zmęczyć. A dlaczego akurat piłka nożna? Czemu akurat piłka was zafascynowała? Bo mogło być coś innego, przecież na WF-ie robi się różne rzeczy, prawda? To znaczy mnie zainspirowali też do tego bracia, ponieważ już od małego, jak pamiętam, zawsze chodziliśmy na boisko i graliśmy razem. Także to był główny czynnik. Ja mam do was takie pytanie, no bo skoro gracie w klubie, no to takie granie w klubie z czymś się wiąże? Na pewno z tym, że no, pewne wyrzeczenia musicie mieć, prawda? Musicie się czegoś wyrzekać, żeby stawać się coraz lepszymi zawodnikami. I co to takiego jest? Na przykład... Trzeba mieć harmonogram dnia, jak na przykład ja mam, że przyjdę ze szkoły, wiem, że muszę zjeść obiad szybko, żeby na trening zdążyć, a no, po treningu muszę się uczyć jeszcze, żeby no, nie mieć zaległości. Wiadomo, że są pewne wyrzeczenia, że jest mniej czasu na inne, właśnie na swój wolny czas. Mhm. Trzeba to podporządkować pod treningi. Mhm. Coś jeszcze? Nie mamy też jak inni, że kończymy lekcje w szkole i nie idziemy do domu, nie gramy w gry czy coś, tylko od razu no, siadamy na rower i jedziemy na trening zaraz. Do szkoły idziemy z dużą torbą rzeczy, z korkami, ze wszystkim i musimy sobie po prostu dawać radę, tak? To czasami nie jest łatwe, wiadomo, bo szkoła, gdzieś tam treningi, to wszystko się gdzieś krzyżuje, ale, no, ale dajemy radę. I macie sukcesy. No i to jakie? Milszy i... Bardziej aktywny tryb życia jest lepszy. A myślicie o tym, żeby być może w przyszłości być zawodowymi piłkarzami? No, gdybyśmy nie trenowali, to na pewno by nie było szans na to, ale trenujemy i dopóki będziemy trenować, to na pewno będziemy wierzyć w to. Mhm.
Na pewno stykacie się, czy nawet na treningu waszym, z różnymi dyscyplinami sportu, bo i biegacie, i ćwiczycie tak indywidualnie, ale powiedzcie, która z tych dyscyplin, jak tak przyglądacie się, być może nawet gdzieś w telewizji, najbardziej kształtuje charakter mężczyzny? Moim zdaniem to nie można powiedzieć, że któraś dyscyplina bardziej czy mniej kształtuje charakter. Aha. Bo jeżeli my gramy w piłkę i powiem, że jest to piłka nożna, to obrażę pięściarzy czy hokeistów. I to zależy od człowieka, jaki ma charakter. No więc właśnie. Też tak myślicie? Tak, zgadzam się z kolegą. A wy? Zgadzamy się z Mateuszem. To mam takie pytanie do pana trenera w takim razie, bo wszyscy się zgadzają, a może pan trener ma inne zdanie. W jaki sposób aktywność fizyczna w ogóle wpływa na jakby rozwój charakteru mężczyzny właśnie, bo konkretnie tutaj rozmawiamy teraz o piłce nożnej mężczyzn. No, każdy sport jakiś, ma jakiś wpływ na kształtowanie charakteru, na dalsze kształtowanie człowieka do życia w dorosłym świecie. I uważam, że dużo łatwiej jest wejść w życie właśnie takim młodym ludziom, którzy spotykają się czy na treningach, czy na meczach, rywalizują między sobą, bo nabierają przede wszystkim szacunku do siebie, do swoich kolegów, do rywala i tak dalej. I w dorosłym życiu będzie im dużo łatwiej niż na przykład, nie obrażając tutaj kogoś, kto po szkole przyjdzie, zrobi powiedzmy lekcję i bawi się, nie wiem, w PlayStation czy cały czas siedzi na komputerze, no bo nie ma jednak kontaktu z rówieśnikami i ciężko mu później będzie po prostu ten charakter jakiś w życiu pokazać. No dlatego mówię, dla mnie jako byłego sportowca jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu ten ruch był. Mhm. I czy te owoce, o których i te rzeczy, czynniki, o których pan mówi, są rzeczywiście widoczne, szczególnie po tych chłopakach? Na pewno tak. Na pewno ja to widzę, gdzie miałem, tak jak powiedziałem, 6 lat od małego dziecka praktycznie do dzisiaj. Widać, jak oni się zmieniają i uważam, że tak jest. Bardzo wam dziękuję za tę część i przenosimy się do Marty i Mateusza. My również, Eliza, tobie dziękujemy za tą część rozmowy, a my tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na naszym facebookowym fanpage'u, gdzie czeka na was Michalina. Na naszym facebookowym fanpage'u zawsze dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam do tego, żeby wchodzić nie tylko w trakcie programu, ale też w ciągu tygodnia na nasz fanpage, polubić go, zaprosić znajomych, kto tego by polubili. Tymczasem na komentarze nadal czekam. Mam nadzieję, że odpalicie swoje telefony, komputery, wejdziecie na nasz profil, skomentujecie. Ja z chęcią was przeczytam. Zapraszamy teraz na sondę, w której zapytaliśmy o aktywność fizyczną. Jak najbardziej zgadzam się z tym powiedzeniem i staram się do niego dostosowywać. Zdrowsi ludzie mogą więcej, czują się lepiej, mają lepsze samopoczucie i lepiej spędzają czas. Uprawiać sport, jeść dużo zdrowej żywności, dbać o siebie, o swoją skórę, no, pielęgnować. Zdrowe jedzenie, zdrowe żywienie, sport, to na pewno. No i trzeba dbać o siebie przede wszystkim. No, trzeba uprawiać dużo sportu, ruszać się. Niekoniecznie chodzić na pewno na siłownię, tylko nie wiem, nawet w domu się ruszać, uprawiać jakieś ćwiczenia, sałatki na przykład jeść. Nawet niekoniecznie zdrowo żyć po prostu, nie jeść jakichś fast foodów, nic tłustego na przykład bardzo, no bo to jednak wpływa na nasze zdrowie, no i na to, jak się czujemy. No, wydaje mi się, że uprawianie sportu, generalnie aktywność fizyczna i w taki naturalny sposób pobudza organizm, tak, jakieś endorfiny i tak dalej. Ale też w ogóle ja sam dużo ćwiczę i się dobrze z tym czuję. Należy dbać o zdrowie kompleksowo, poprzez dietę, poprzez ruch i najważniejszy jest odpoczynek. Ludzie to takie osoby typowo społeczne, więc no myślę, że mogłyby być tutaj jakieś problemy z jakąś gorszą komunikacją i tak dalej. Ważne jest, żeby rozwijać się na wielu płaszczyznach i także dbać o nasze zdrowie, o sport, bo poprzez jakby aktywne spędzanie czasu możemy rozwijać naszą sylwetkę. To też dobrze wpływa na naszą kondycję, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy spędzał aktywnie czas. Na pewno do otyłości, do lenistwa, do złego wyglądu, ale też do złego samopoczucia. Z jednej strony do gorszego wyglądu, z drugiej strony do różnych chorób, no,
łącznie z nadciśnieniem, różnymi chorobami. No. Zmęczenia, stresu, do braku przyjaciół, znajomych. No to właśnie choroby serca, zawały. Nawet w naszym młodym wieku możemy mieć zawał, no, przez to, że jak się odżywiamy. Do śmierci, do otyłości, generalnie do braku zadowolenia z życia, braku znajomych. Myślę, że do nie tylko złego samopoczucia, ale też do otyłości. No i wszelkich chorób cywilizacyjnych. Bardziej odczuwa szczęście w życiu, jest bardziej pogodny, potrafi poradzić sobie z większą ilością problemów. Była to sonda z Wrocławia, a teraz powracamy do strefy młodych, gdzie Eliza poprowadzi dalszą część rozmowy. I my wracamy do naszej dyskusji. Przeniosę się na moją lewą stronę. Chłopaki, powiedzcie, jakie wy widzicie korzyści po tym, że gracie w drużynie? Pracy zespołowej? Na pewno jest to jakieś przełożenie na takie życie prywatne. Codzienne, ponieważ no, mamy takie zgranie i to właśnie się przekłada na życie codzienne. No i w różnych sytuacjach możemy sobie zawsze pomagać, czy to w szkole, czy to u siebie na podwórku, wszędzie. Także na pewno same plusy z tej gry zespołowej przede wszystkim na WF-ie i też poza nim, bo chodzimy na różne, nie wiem, zajęcia na Orliku, gra zwykła, także zawsze to pomaga w życiu prywatnym. Was chciałam zapytać o to, jak wygląda, bo mnie to interesuje, nigdy nie byłam na takim treningu w klubie. Jak on wygląda? To też zależy od dnia tygodnia na przykład. W poniedziałki mamy typowo regenerację, gdzieś tam idziemy na basen z chłopakami. Całą drużyną. Tak. We wtorki mamy gdzieś tam jakąś grę tlenową, dużo biegania, jakieś, no, w środę mamy na przykład gierkę, to już tak bardziej, już mocniejszy trening można zrobić w środę. W czwartek natomiast mamy... Jak wygląda taki mocniejszy trening, co to znaczy? No, małe krótka gry. Rozgrzewka i jakieś tam małe gry, że dużo biegania jest. Albo i... duża gra też się zdarza, czyli jak mecz można powiedzieć. Aha, coś takiego. Tym sobą tylko, że jest w drużynie. Mhm. Lub też zajęcia na siłowni. No, też zdarzają się treningi techniczne, poprawiające naszą grę. Umiejętności? Umiejętności podwyższając, tak. No i ile dni w tygodniu trenujecie? Łącznie z treningiem regeneracyjnym 5, czyli od poniedziałku do piątku. Ale trenujecie też jako ministranci? Tak, ale to się różni ten trening tym, że tam bardziej mamy pod naszą grę, pod halową piłkę, co się dosyć różni od czym? Gry na boisku. Pana trenera zapytam, panie Andrzeju. No różnica, jeżeli chodzi o drużynę, która występuje na trawie, a na hali jest naprawdę duża różnica i my na tym treningu raz w tygodniu na hali staramy się praktycznie dogrywać sobie, nie gram jakichś tam ćwiczeń, nie wykonujemy ćwiczeń, które tam przygotowują ich do, nie wiem, techniki i tak dalej, bo to mają w klubie, natomiast staram się jako ten przygotować pod względem taktycznym, czyli jakieś schematy, którymi zaskakujemy przeciwnika i naprawdę możemy powiedzieć, bardzo skuteczne, dużo meczy wygraliśmy właśnie tymi schematami, gdzie można przeciwnika... O schematy zostać. Nie pytam, bo to zdradzimy. No ale tak, to schematów dzisiaj nie powiemy. Ale naprawdę i w eliminacjach, i na mistrzostwach Polski dużo meczy wygrywaliśmy właśnie naszymi schematami. Zaskakiwaliśmy przeciwnika tym. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda na co dzień współpraca z mężczyznami, już to pan powiedział wcześniej, że już prawie dorosłymi, bo każdy ma swój charakter i to jeszcze wy z Chonic, prawie że Kaszubi, no to te charaktery są mocne. Tak, w każdym zespole jest, na przykład u nas w drużynie ministrantów jest 10, powiedzmy, czy 12 różnych charakterów, ale naszą siłą, którą wygrywamy mecze, jest przede wszystkim atmosfera w zespole. Szanujemy siebie, lubimy się, nie ma jakichś, wiadomo, w każdym zespole gdzieś jakieś sprzeczki będą, ale u nas praktycznie naprawdę mogę powiedzieć, że przez te 6 lat nie było praktycznie żadnej sprzeczki i właśnie wygrywamy tym, że jesteśmy jednością, że szanujemy siebie. Robimy to dla siebie, robimy to dla naszej parafii, dla naszej diecezji i chcemy to robić i tym wygrywamy praktycznie, tą atmosferą właśnie wygrywamy. Mhm. Wrócił pan teraz do parafii, więc zapytam was o waszą ministranturę. Jak to się stało, że staliście się ministrantami też? U mnie to się zaczęło tak, że no to była tradycja jednak u nas w rodzinie. Mam 3 braci starszych,
i każdy gdzieś tam z nich jakoś zaczynał szybko ministranturę. Więc i piłka nożna bracia, i ministranturę tak. Też. Mhm. No i to się tak złożyło, że sam szybko zacząłem, bo od czasu przedszkola. No i to była po prostu taka tradycja w rodzinie. Nawet tatuś kiedyś, tam dawno temu był ministrantem, także to się przyjęło. Ja zawsze chciałem zobaczyć, sprawdzić, jak to jest tak blisko ołtarza służyć. A to tutaj ciekawość. Inna motywacja. No, no i zadowolony jestem. No właśnie, chciałam też zapytać was o to, czy sprawia wam satysfakcję, jakąś radość to, że możecie sprawować, być obok kapłana, który sprawuje Eucharystię tak blisko właśnie? Na pewno jest to inne uczucie, inny rodzaj mszy, jak jednak jesteśmy na tym ołtarzu, jesteśmy już blisko, można powiedzieć, księdza. Inaczej, inne uczucie jest. A czy msza święta właśnie jest tym miejscem, tym wydarzeniem, skąd wy czerpiecie jakieś motywacje, siły do tego, żeby później jakoś odnaleźć się na boisku? Ja raczej sam siebie motywuję. Jedyne, o co proszę Boga, to jest zdrowie, żeby nic mi się nie stało, i żebym ja przypadkiem czegoś nie zrobił rywalowi, bo no wiadomo, zawsze może się coś złego zdarzyć. No. No, znam z historii na pewno takich wielu wielkich piłkarzy, którym zdrowie przeszkodziło w dalszej karierze i musieli niestety zakończyć z wielkim bólem. A jak to u was było? Ja bym chciał jeszcze wrócić do poprzedniego pytania, że jednak jest ta satysfakcja być i prezent poniekąd od Pana Boga, być tak blisko ołtarza i tego wszystkiego, co tam się dzieje. Że zaraz będzie tam obecny Pan Jezus, a my możemy w jakiś sposób przyczynić się do tego i pomóc, służyć. Jest to naprawdę wielkie uczucie i wielka odpowiedzialność. I tymi bardzo pięknymi słowami chciałabym zakończyć tę część Strefy Młodych. Bardzo wam dziękuję. A my ciągle czekamy na wasze komentarze na Facebooku. Między naszymi wejściami Michalina troszeczkę się denerwowała i czekała na wasze komentarze. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło w tym temacie, Michalina. W tym temacie zmieniło się tyle, że już się nie denerwuję. Tak, już mamy komentarze. Bardzo wam dziękuję. Paweł do nas napisał, że odniósł się do felietonu, w którym zauważył, że jeden ze złych ministrantów to taki, który myśli, jak wykraść wino mszalne. Bardzo mi się spodobał ten komentarz. Nie, mam nadzieję, że wy takich rzeczy nie robicie. Bartłomiej też do nas napisał. Napisał, że zdecydowanie Kuba Błaszczykowski promuje i manifestuje swoją wiarę, bo ani pieniądze, ani sława nie dadzą ci tyle radości, co bycie z Bogiem. Bardzo wam dziękuję za te komentarze i zapraszam do tego, żebyście dalej dzielili się swoimi odczuciami odnośnie tego tematu, jak i tego odcinka. Nie może również zabraknąć chwili na muzyczny oddech. Zapraszamy teraz na piosenkę Ojciec w wykonaniu zespołu Siewcy Lednic. Ojcze, prowadź mnie.
pieniądze i upadam wciąż. Jestem jak marnotrawny syn, ale w imię Twe podnoszę się, by dalej iść po śladach Twych. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Słuchaliśmy piosenki pod tytułem Ojciec w wykonaniu Siewców Lednicy, a my teraz powracamy do Elizy i do dyskusji z naszymi gośćmi. My powracamy do naszego poprzedniego wątku. Panowie, powiedzcie, czy boisko piłkarskie, to wasza taka subiektywna opinia, czy boisko piłkarskie jest dobrym miejscem na to, aby tak otwarcie manifestować swoją wiarę, którą się przeżywa na co dzień? Myślę, że tak, ponieważ według mnie powinniśmy wychodzić z naszą wiarą poza dom i kościół, gdzieś do ludzi, wyjść z nią po prostu i dawać świadectwo. I dla niektórych po prostu wydaje się zwykłe przeżegnanie się, znak krzyża, może być ogromnym świadectwem wiary. Ale jest tak wiele kontrowersji wokół tego, no nie? Że znak krzyża i to już jest osoba jakby zastygmatyzowana w jakiś sposób. Wrzuca się ją do jakiejś innej szufladki, ale nie wszędzie tak jest. Znamy takie przykłady. Właśnie wielkich piłkarzy, prawda? Chciał na przykładzie Kuby Błaszczykowskiego powiedzieć. No miał trudne dzieciństwo, jak sam mówił, bez wiary, bez Boga, by nie dał sobie rady. I jego zachowania na boisku wcale mnie nie dziwią. Chcę pokazać, że jest osobą wierzącą. No i jak najbardziej ma do tego prawo. A przy tym jest znakomitym, naprawdę znakomitym i wybitnym piłkarzem. Powiedz jeszcze, Tomek, czy twoja wiara, już nie pytam, jaka ona jest, ale czy ona tobie pomaga na boisku? Tak, bardzo pomaga. Często zwracam się do Boga, czy to przed meczem, czy przed turniejem. Ale jestem też takiego zdania, że pewien święty, nie wiem jak się nazywał, ale powiedział, że módl się, jakby wszystko zależało od Boga, ale praca jakby wszystko zależało od ciebie. Tak, bardzo ciekawe zdanie. I według mnie właśnie trzeba wyjść na boisko i pokazać swoje, a modlitwa zawsze może przy tym towarzyszyć. Dobrze, to zatrzymamy się na tym waszym wielkim sukcesie, bo cały czas mi ten puchar tak tutaj świeci. W zasadzie to są dwa sukcesy, bo dwukrotnie wygraliście mistrzostwo. W tak prestiżowym naprawdę, ja dopiero w przerwie dowiedziałam się, jak wielki to jest turniej. Ile tam liczy osób ogólnie? Czy może drużyn lepiej? To znaczy, może zacznę od historii troszkę tego turnieju. Teraz był 11 już turniej Mistrzostw Polski. Jest to liturgicznie służba ołtarza. Jest ten turniej rozgrywany zawsze 1-2 maja w różnych, naprawdę różnych częściach naszego kraju. I też wypadałoby wspomnieć, że całym pomysłodawcą tego turnieju był ksiądz Paweł Guminiak z Elbląga i pierwsze właśnie mistrzostwa były w Elblągu. Startowało tam 48 drużyn w trzech kategoriach wiekowych, czyli 16 w każdej kategorii wiekowej. W tej chwili na tych 11 mistrzostwach Polski było ponad 120 drużyn.
Więc widać, jak to się po prostu rozwija, ten turniej, i jak się cieszy dużym zainteresowaniem. W Polsce jest ponad 10 tysięcy parafii. Z tego, co wiem, eliminacje do tego turnieju rozpoczyna około 4-5 tysięcy parafii. Najpierw są eliminacje, żeby dostać się ogólnie na Mistrzostwo Polski, to trzeba wygrać swoją diecezję. Czyli naprawdę jest to troszkę meczy do wygrania, żeby w ogóle pojechać i znaleźć się w najlepszej 40 w danym roczniku, tak? Czyli, że, zanim znajdziecie się w finałach, ile musicie rozegrać spotkań? No, w naszym przypadku jest to około 15 meczy musimy wygrać, żeby pojechać na Mistrzostwa Polski. No i na Mistrzostwach Polski, tak jak powiedziałem, jest już około 40 najlepszych zespołów w kraju i tam już właśnie toczy się walka o Puchar Król Nam Chryste. Tutaj też trzeba dodać, że miesięcznik Król Nam Chryste od pierwszej edycji jest właśnie patronem i o puchar właśnie tego miesięcznika rozgrywany jest ten turniej. I naprawdę z roku na rok, my praktycznie 6 lat z rzędu jeździliśmy na te mistrzostwa i widzę, jako trener widzę, że poziom jest coraz wyższy, naprawdę jest coraz wyższy, coraz więcej drużyn przyjeżdża, coraz więcej drużyn chce grać i to właśnie cieszy, bo atmosfera na mistrzostwach jest fantastyczna. A sam turniej jak przebiega? To znaczy przyjeżdżamy zawsze 30 kwietnia, no jeżeli my pierwsze mistrzostwa pojechaliśmy tak spontanicznie, wygraliśmy decyzję, pojechaliśmy do Gdańska i zajęliśmy fantastyczne trzecie miejsce. No niesamowite. I to był taki bodziec do tego, żeby pracować dalej. Rok później odbyły się mistrzostwa w Częstochowie, gdzie zajęliśmy 5. miejsce. Później w następnym roku w Radomiu przegraliśmy pechowo rzuty karne z drużyną z Kazanowa i zajęliśmy 2. miejsce. Następnie Lublin. Tam przegraliśmy w ćwierćfinale z późniejszym mistrzem Polski Tomaszem Lubelskim i zajęliśmy 9. miejsce. To był najsłabszy nasz wynik na mistrzostwach, ale uważam, że i tak był sukces. No i w zeszłym roku Elbląg, to uprawione Mistrzostwo Polski, przywieźliśmy do Chojnic i w tym roku w Rzeszowie obroniliśmy ten tytuł. I właśnie w tym roku w Rzeszowie były ciekawe mistrzostwa, gdyż przez 11 lat raz tylko drużynie z Nowego Sącza udało się rok po roku, czyli obronić Mistrzostwo Polski. W tym roku Mistrzostwo Polski w Rzeszowie obroniły wszystkie 3 drużyny w 3 kategoriach wiekowych, czyli ministrant, lektor młodszy, lektor starszy i to jest ewenement naprawdę. Te mistrzostwa w Rzeszowie, które się odbyły, to był ewenement. A jeżeli chodzi o samą atmosferę mistrzostw, to jest naprawdę fantastyczna. Młodzież szanuje się, bo przecież przyjeżdża na każde mistrzostwa ponad około 1200 ministrantów czy lektorów, tak? Do tego opiekunowie. I naprawdę ci chłopcy czy tam mężczyźni szanują się na boisku. Oczywiście walka jest, nie ma odpuszczenia, ale szanują się i wbrew pozorom drużyny, z którymi po prostu nasi najwięksi rywale boiskowi, to są nasi najlepsi przyjaciele. Tutaj można wymienić tak, no wszystkich się nie da, ale na pewno Tomaszów Lubelski, Opatów, Myślenice. No jest dużo tych drużyn, z którymi się bardzo przyjaźnimy, a to są nasi najlepsi przyjaciele. Gdzie następny turniej? Następny turniej odbywa się w Częstochowie i my jako obrońca tytułu na pewno na te mistrzostwa pojedziemy. A za 2 lata, tu taki apel, bardzo prosimy o turniej w Toruniu. To jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, to nie ma takiej możliwości, gdyż na następnych 10 lat już są już zarezerwowane. Decyzje już się po prostu biją, to są zarezerwowane, ale jak sami widzicie, taki turniej w różnych częściach kraju, tak my też mamy, mówię, czy do Rzeszowa, czy do Lublina, czy do Radomia, ponad 500 kilometrów, ale jedziemy naprawdę, bo tam jest fantastyczna zabawa i poranna msza święta w katedrze zawsze jest, także, którą tam biskup prowadzi, także jest naprawdę, jest co przeżyć. Bardzo wam dziękuję. Musimy się szybciutko przenosić do prowadzących. Dziękujemy Elizie. Poprosimy jeszcze Michalinę o podsumowanie dzisiejszych komentarzy na Facebooku. Dzisiaj nie narzekałam, nie narzekam, nie powinnam narzekać na to, na waszą aktywność, bo naprawdę bardzo dużo komentarzy przyszło. Damian napisał bardzo ciekawie. Słowa uczą, ale czyny pociągają. Piłkarze mają niesamowitą możliwość oddziaływania na wiele osób poprzez czyny, jak chociażby znak krzyża przed wejściem na murawy, czy wzniesione dłonie do nieba po strzelonej bramce. To mocno oddziałuje na widzów, którzy śledzą transmisje telewizyjne. I właśnie chyba to jest chłopak z Chojnic, dlatego że macie od niego pozdrowienia, szczególnie dla Tomka. Bardzo wam dziękuję za komentarze, za waszą aktywność. Mam nadzieję, że za tydzień również się widzimy. Dziękujemy Michalinie, a my tymczasem szybkim sportowym krokiem przenosimy się na krótkie podsumowanie do Elizy.
No więc właśnie, mam bardzo króciutkie to podsumowanie. Także chciałam, tak jak zaczęłam na początku pytać was o tą tajemnicę sukcesów, czym, czy to trener, czy to trening. Odpowiedzcie tak szczerze, co się na ten sukces ostatecznie składa? No na pewno, jak już było wspomniane, wiele wyrzeczeń, ciężka praca i chęć. Chęć do tego, żeby trenować, żeby osiągać sukcesy i walczyć. Co jeszcze? No i oczywiście, tak jak już trener wcześniej wspomniał, to ta fantastyczna atmosfera, jaka panuje w naszej drużynie, na pewno ułatwia nam to, bo jesteśmy, no można powiedzieć, jednością. Tak, dokładnie. Okay. Jeden za drugiego. Myślę, że na boisku by wskoczył w ogień, że no po prostu nie ma czegoś takiego, że się kłócimy, nie mówimy do siebie, czemu nie podałeś tam, czemu nie mi. Cały czas się wspieramy, komuś coś nie wyjdzie, to zaraz motywujemy drugiego i naprawdę to jest bardzo fajne, że, no, że tak po prostu jesteśmy zgrani. Mhm. Piotrek? Ty już wszystko powiedziałeś. ja dużo powiedziałem, ale też nie myślałem może przed paroma laty, że tak z taką chęcią będę chciał do kościoła uczestniczyć, w mszach świętych służyć. I cieszę się, że poznałem tylu ludzi na mistrzostwach, tylu wspaniałych przyjaciół. Możecie ich teraz pozdrowić. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A kogo szczególnie? Chłopaków z Myślenic pewnie i z Tomaszowa Lubelskiego. A kto był waszym rywalem w finale? A w którym roku? Teraz. W tym roku był to zespół z Bełżca. Mhm. No to pozdrówcie ich. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jak wspominacie swój, tak króciutko, finał z nimi? To było ciężkie przeżycie. Szybko strzeliliśmy bramkę na 1-0 i wtedy nagle oni wyprowadzili dwa ciosy w nas, 2-1. W końcówce udało nam się wyrównać, doprowadziliśmy do karnych. No i loteria, jak to mówią. Wszystkim tym, którzy są zainteresowani tym finałem, bo na pewno był bardzo ciekawy, możecie zobaczyć ten finał. Gdzie? Na YouTube. Na YouTube. Wystarczy wpisać finał Mistrzostw Polski LSO Chojnice Bełżc i będzie cały mecz można sobie obejrzeć. I bardzo wam dziękuję za to, że byliście obecni w naszym programie, że przyjechaliście do nas z tym pięknym, bardzo zasłużonym pucharem. I na koniec sam chciałam pozdrowić Mateusza Piędla, naszego prowadzącego, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Mateusz. I zaprosić was jeszcze serdecznie na czas wzrastania dzisiaj o 21.30, gdy będziemy rozmawiać z panią psycholog i terapeutą, panią Anną Wiśniewską, na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. Bardzo dziękuję. My również dołączamy się do życzeń i pozdrowień dla naszego redakcyjnego kolegi. Na co dzień służą Bogu przy ołtarzu. Jednak dziś pokazali, że można połączyć wiarę z własnymi pasjami, które kształtują naszego ducha i charakter. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała, stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca, przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację. Te słowa święty Jan Paweł II wypowiedział w trakcie jubileuszu sportowców w 2000 roku. Sport i wiara wbrew pozorom mają ze sobą wiele wspólnego. Nie od dziś wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Zachęcamy więc was do aktywnego życia przed i po naszym programie, a w piątki przed telewizory siadajcie jedynie na Westerplatte Młodych, które już za tydzień o godzinie 18.15. Do zobaczenia. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. We'll be right back.